Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zaczynam kolejną serię speedruna 4.0. Zaczynam z rankingu, tym razem z 500, dlatego żeby wskazać oczywiście te błędy, jakie popełniają zawodnicy na tym poziomie, i pragnę też nadmienić, jaka jest idea tego speedruna. Mianowicie chodzi o to, żeby tłumaczyć ruchy. Ja będę starał się to przekazywać, tak żeby każdy mógł wyciągnąć coś dla siebie. Oczywiście ten poziom będzie rósł rankingowy, także jeżeli ktoś nie jest zainteresowany oglądaniem speedruna na poziomie 500, nie ma z tym żadnego problemu, jest cały przekrój szachistów właśnie na różnym poziomie, więc będziemy się piąć w górę. Wymyśliłem sobie, że spróbuję dojść do rankingu 2500, aczkolwiek nie jest to priorytet, bo tu głównie chodzi o to, żeby jednak fajnie te ruchy tłumaczyć, żebyście wynieśli z tego bardzo dużo. To jest moim celem i pragnę też powiedzieć, że będziecie mieli troszeczkę wpływ na to, jakie debiuty będę grał. Będę robił ankiety na społeczności na YouTubie na różnych poziomach, jaki debiut będę Wam sugerował, i białym, i czarnym kolorem. Będę też się tym troszeczkę sugerował, jeśli chodzi o statystykę i o głosowanie. Więc no, pierwszy odcinek oczywiście był bez głosowania, tutaj zacznę po prostu grać w szachy i tłumaczyć, ale tak to bym widział. Mam nadzieję, że będzie ok. Jeżeli macie jakieś sugestie, to bardzo proszę, można pisać w komentarzu, aczkolwiek nie obiecuję, że się do wszystkich odniosę w 100%, ale zobaczę, jakie macie propozycje. Ja myślę, że tu nic nowego, nie ma co wymyślać. Analizy po każdej partii nie będą możliwe, gdyż to jest konto moje, nie główne konto, przepraszam, więc tutaj mam jedną analizę dziennie, ale analizę bym zostawił na potem. Jeżeli będzie bardzo ciekawa partia, to zrobię analizę oddzielną. Tak planuję, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, trzymajcie kciuki i wynoście z tego speedruna jak najwięcej dla siebie. Mały apel, moi drodzy, ostatni. Jeżeli Wam się te filmy będą podobać, bardzo mile widziana łapka w górę, komentarz, to bardzo dobrze robi na zasięgi na YouTubie. Będę zobowiązany i wdzięczny, ale też udostępnienie materiału na swoich socjalach, czy gdziekolwiek, czy na Facebooku, mile widziane. Proszę to tylko w pierwszym filmie o pierwszy i ostatni raz, więcej nie będę się przypominał, nie chcę Was z tym obarczać. Mam nadzieję, że wierni kibice to zapamiętają. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Przechodzimy teraz do pierwszej partii speedruna 4.0. Szukam sobie przeciwnika. No i mamy. Moi drodzy, będę starał się też powoli opowiadać. Wiem, że to też jest dla Was ważne, żeby się nie śpieszyć. Pierwszy ruch E3. No nie sądzę, że to był misklik. Przeciwnik zagrał po prostu tak bardzo miękko. Ja proponuję zawsze grać E4. W tym momencie zagram po prostu E5, wyprowadzę sobie pionka jak najwyżej. Moim celem będzie oczywiście zbudowanie centrum. Tu po skoczek F3 przeciwnik prowokuje mnie do tego, żeby zagrać E4, co raczej uczynię. Oczywiście mógłbym zagrać tak, on by mógł zagrać wtedy D4, walka by trwała w centrum, ale myślę, że od razu można zagrać. Czasami przeciwnicy podstawiają, grając skoczkiem na G5, ale mam nadzieję, że przeciwnik to widzi dobrze. No i chyba myślę, że przepędzę po prostu skoczka, budując szybciej sobie centrum. Przeciwnik dał mi tę możliwość, więc spróbuję z tego zwyczajnie skorzystać. No i myślę, że po prostu ruch D5, goniec oczywiście broni pionka, centrum zbudowane. Wiadomo, że białe mogą podważać to centrum i grać D3, wtedy bym wybił. Wybicie gońcem powoduje widełki, ale przeciwnik wyprowadza figury. Jak na ranking 566 póki co, wydaje mi się, że jest... No przepraszam, że tak też to oceniam, ale jest nieźle póki co. Tutaj przede wszystkim na tym etapie liczy się taktyka. No właśnie, moi drodzy, zobaczcie, przeciwnik gra bardzo szybko. Ruch G4 jest ruchem zdecydowanie błędnym, atakuje to skoczkiem i gońcem. No więc tutaj chyba zbije gońcem. Znaczy nie chyba, tylko na pewno pionek za darmo jest wzięty, więc uczynię z tego pożytek. No i no właśnie, przeciwnik nie dostrzega bardzo prostych możliwości. Prawdopodobnie trafiłem na gościa, który bardzo lubi przestawiać figury. Niekoniecznie może jeszcze widzi dużo taktyki, więc no,
Zbicie Hetmana będzie dla niego przysługą, dlatego że on się może kiedyś tego nauczyć, żeby nie podstawiać Hetmana. Sorry, że tak mówię cały czas, ale w sumie już nie będę za to przepraszam, moi drodzy. Chodzi o naukę. To jest główny cel. Każdy, jeżeli ktoś... Znaczy, każdy jest w stanie coś wytknąć twórcy. Ja wiem o tym. Zawsze się coś znajdzie, ale no, moi drodzy, będę na to odporny, bo robię to dla was. Nie sprawia mi to przyjemności, że będę na tym poziomie pewnie ogrywał zawodników bardzo szybko i będę zdobywał takie ogromne przewagi, jak teraz na przykład wzięcie Hetmana. Tu chodzi o naukę, żeby każdy z nas, wiem, że się powtarzam, ale będę to robił, żeby każdy z nas wyciągnął coś dla siebie. Oczywiście pamiętajcie, że ten ranking będzie rósł, ten poziom będzie też rósł. Osoby, które oglądały speedruna jedynkę, dwójkę, trójkę, wiedzą, o co chodzi. W każdym razie, a też playlistę załączę do tego, żeby był porządek, żeby każdy mógł wrócić do tych odcinków. Moi drodzy, zobaczcie, że przeciwnik, gdy już stracił tego Hetmana, zaczął myśleć. I to jest też duży błąd. Znaczy, chodzi mi o to, że lepiej próbować myśleć i zapobiegać takim sytuacjom, aniżeli myśleć wtedy, gdy już jest tragicznie. Ale to jest też takie typowe zjawisko wśród szachistów, że to się pojawia. To się pojawia często, że jak widzimy, że coś już jest nie tak, to zaczynamy wtedy się mobilizować i kombinować, jak wyjść z jakiejś opresji. No ale w tym wypadku tutaj opresja jest już niemalże skończona. To znaczy, no, widzimy, że brak Hetmana powoduje, że może być ciężko. Oczywiście tutaj będę też robił rozdziały, moi drodzy, żebyście też przesuwali troszeczkę te partie i nie czekali na te moje, znaczy nie oglądali też mojego ględzenia nadmiernie, bo widzimy, że w tym momencie przeciwnik no po prostu czeka zupełnie niepotrzebnie i przedłuża tę grę. Jest to prawdopodobne, ja tylko przypuszczam, że no przeciwnicy mogą tak robić często na złość. To jest niemiłe zachowanie, nie lubię tego. To jest przypuszczenie. Jak będzie, zobaczymy. Jeżeli do końca będzie czekał te 7 minut, no to śmiało można stwierdzić, że zrobił to specjalnie, no bo połączenie internetowe jest dobre, nic tu mu się chyba nie wykrzaczyło, więc no, na razie wygląda to słabo. Aczkolwiek zobaczymy, czy nie zrobi jakiegoś ruchu, więc ja tu nie osądzam, ale przypuszczam. To jest duża różnica. Więc spokojnie sobie poczekamy. Też, moi drodzy, pamiętajcie, kawka w dłoń i szachy to jest zawsze dobre połączenie. A jeżeli jeszcze ktoś kawy nie pije albo w ogóle, no to herbatka jak najbardziej. Pozdrawiamy z tej strony Mariancello cieplutko i serdecznie, gdyż no troszkę od niego się zapożycza te fajne teksty, ale to pasuje jak ulał. Moi drodzy, speedrun speedrunem, gramy, ćwiczymy. Fajnie, że trzy serie poszły i udało je się rozpocząć i zakończyć. To jest ważne, żeby coś, jak coś się zaczyna, to się coś powinno skończyć. W dzisiejszych czasach czasem bywa to trudne. Bardzo chcemy wiele rzeczy, a potem ich nie dowozimy. Tu nie mówię tylko o szachach. A dobra, bo już się rozwijam troszkę bardziej życiowo, w sumie niepotrzebnie. Może, a może i tak. No cóż, takie jest tutaj moje zdanie. No cóż, mój przeciwnik myśli. Właśnie, no myśli mój przeciwnik. Nie jest to dobry prognostyk na to, że coś z tego będzie. W sensie może myśleć do końca na złość i to będzie niefajne. No cóż, spokojnie sobie poczekamy. Nie mamy innego wyjścia, moi drodzy. Korzystając w sumie z okazji, bardzo dziękuję za dużą ilość zgłoszeń na szkolenia, znaczy cieszę się, że taka ilość zgłoszeń się zgłosiła. Mamy już dwie grupy juniorskie, przepraszam, jedną grupę juniorską i jedną grupę dorosłych. Nawet w grupie dorosłych zrobiła się lista rezerwowa. Przypominam, że do 10 osób grupowych zajęć online planuję. Ruszamy w połowie września. Coś nowego, coś myślę, że fajnego na bieżąco, żeby troszeczkę ten poziom wasz dobić. Szczegóły oczywiście są na YouTubie w filmie, można sobie do nich wrócić, moi drodzy, ale to tylko tyle. Kolejne ogłoszenie, korzystając z okazji, w sumie jak przeciwnik myśli, mam nadzieję, że myśli, a może i nie, to jest szachowo.pl, moi drodzy, już od wielu, wielu miesięcy, nawet w sumie nie wiem, roku, dwóch, ciężko mi stwierdzić, nie pamiętam, dobra współpraca, szybko ucieka, znaczy szybko leci.
Szachowo.pl, macie tam zniżkę 10% na hasło Pan Szachus. No właśnie, moi drodzy, mój przeciwnik no, nie dokończył partii. Szukam sobie kolejnego gracza. Ranking 509. No, bardzo powoli to idzie. Zagramy sobie posunięcie E4. Ten ranking nie będzie już rósł tutaj diametralnie. No i dobra, zagramy sobie skoczek F3, spróbuję zagrać gambit szkocki lub może partię hiszpańską. Zobaczymy, jaki przeciwnik wybierze debiut. O, posunięcie F5. To jest posunięcie bardzo chyba niedobre. Tutaj trzeba po prostu pionka bić. Nawet ostatnio shorta robiłem na ten temat, kiedy mówiłem, że ten ruch nie jest najlepszy. Z uwagi na to, że po prostu zdobywamy pionka. Tutaj myślę, że skoczek powinien się zachować albo na D4, albo na E5. Istnieje możliwość też hetman E2 i potem D3, żeby podważyć tego pionka. To jest całkiem sensowne. Lecz ja mam ochotę zagrać skoczkiem na D4, znaczy bardziej mam ochotę zagrać hetmanem na H5, więc skoczek D4. Dlatego, że pionka trzymam. Mogę też ostro zagrać G4, żeby tego pionka bronić w razie czego, jakby na przykład wyszedł tu skoczek. No, ale widzę, że właśnie goniec zagrał na C5, przepraszam. Tutaj zagramy hetmanem na H5. No, planuję hetman H5, król pójdzie na F8, to jest dobre miejsce dla niego. Tutaj zagram tak, żeby potem gońcem tu byłoby super, aczkolwiek D5 wisi w powietrzu. Myślę, że szacha trzeba dać, no bo jednak ta opcja, żeby przeciwnika zaatakować, jest dobra. G6, nie jest to najlepszy ruch. Tutaj po wybiciu skoczek, jak zagra, zaatakuje mi hetmana, to jest G7. Jak on mi zbije hetmana, to ja wtedy zbijam, tu zdobywam wieżę z szachem. Więc wybicie na G6 jest bardzo proste, bardzo łatwy ruch. Poza tym przeciwnik też ma tutaj groźbę zbicia na C5. On oczywiście może zbić skoczka w tym momencie, ale ja mam G7. No właśnie, mam G7 i odbijam tutaj. Czyli zdobywam materiał w bardzo prosty sposób. Król pójdzie na E7. Tutaj to nie, bo goniec się zasłoni. Będzie wybicie. Goniec wybije, ja tutaj wybiję i zdobędę po prostu kolejną figurę. No właśnie, tak się też stanie. Wezmę sobie tu oczywiście hetmana. Wybicie, no i po prostu na H7. Wielkiej filozofii tutaj nie ma. Proste wykorzystanie błędów przeciwnika. Więc tak to, moi drodzy, na tym poziomie niestety wygląda. No oczywiście bicie na G7. Również tu się nie trzeba dużo zastanawiać. No i co? Król idzie na spacer, no bo jeżeli król E8, no to kolejna figura do wzięcia. No właśnie, no tak, tak to już jest. Myślę, że zagranie tutaj będzie lepsze. To znaczy wymiana byłaby najlepsza w ogóle, ale ja chcę po prostu przeciwnika zamatować. Gram goniec E2 z prostym planem. Mata na polu H5, jeżeli wyjdzie skoczek, jeżeli wyjdzie pionek, no to ten mat na H5 będzie istniał. Przy hetman na E7 będzie szach. No właśnie, dajemy szacha. Król pójdzie na D8, dajemy szacha i dajemy w następnym ruchu mata na F8 albo E8. Ewentualnie król hetman się może zasłonić, no ale to już jest równorzędne z porażką mimo wszystko. No dobra, tak to już jest na tym poziomie, nic nie poradzimy. Wykorzystany jest hetman bardzo szybko. Jeżeli przeciwnik na to pozwala, no to jak najbardziej warto z tego korzystać. Przeciwnik się poddał, plus 8 oczek, powoli idzie, ale jedziemy dalej. Tym razem kolor czarny, przeciwnik 538, jest E4. No i teraz kwestia różnych debiutów. No zagrajmy po prostu najpierw E5 i będziemy sobie w ten sposób kombinować. Jest D4, przeciwnik gra taki gambit centralny, można, czy nie, jeszcze nie wiadomo, czy gambit. Ale jednak wybił hetman. Ok, no to my na luzie idziemy sobie skoczkiem, wyprowadzając figurę z tempem. Tak się oczywiście gra. Ciekawy jestem, czy przeciwnik zna teorię, czy po prostu tak zagrał, bo ma takie upodobania. To jest już w sumie, no nie wiem, czy to jest jego założenie. Znaczy w sensie, nie wiem, czy on tak lubi, czy zna teorię. Nie mam pojęcia. Hetman na E3. I teraz mi się narzuca posunięcie B6, ale nie po to, żeby tu zagrać gońcem, tylko żeby zagrać gońcem na C5. Z drugiej jednak strony skoczek F6 może być ciekawe. Tylko że po tym ruchu będę musiał tutaj zagrać i ten skoczek mógłby potańczyć. To nie będzie złe.
Ale wydaje mi się, że B6 może być ciekawym ruchem takim zaczepnym, no bo jednak goniec na C5 będzie stał bardzo ładnie. Tak uważam, potem wyprowadzę szybko figurę, chociaż jestem zwolennikiem wyprowadzenia bardzo szybko figur, to jest ważne, ale w tym wypadku myślę, że posunięcie B6 powinno być jak najbardziej logiczne, normalne. Przeciwnik ładnie wyprowadza figurę, dobrze. Goniec na C5 od razu, no i jeżeli, ciekawe gdzie pójdzie Hetman. Hetman ma zagwozdki, czasem jak tak zagra Hetman, no to mamy go na B4 gońcem. Jeżeli zagra na przykład tutaj, to ja z miłą chęcią wymienię te Hetmany i zagram skoczkiem na F6, o ile skoczek wybije. Albo skoczek E7 i też w zanadrzu mam wyprowadzenie kolejnej figury, albo długa roszada. Jest dużo dobrych możliwości. Hetman zagrał sobie na B3. Ok, tu jest celownik, skoczek F6. Myślę, że wyprowadzenie tutaj figury jest bardzo proste. No, chce dać nam przeciwnik mata. Słusznie. Słusznie kombinuje. Zrobimy sobie po prostu roszadę. Widzimy, że już tutaj bicia nie ma. Oczywiście może zagrać goniec na C4. Po tym posunięciu pomyślę nad tym ruchem. Już nad tym ruchem myślę. Bicie tutaj, odejście. No nie, to nie będzie się chyba kalkulować. Chociaż hetman odejdzie, chyba H6. Chyba by działało. No dobrze, moi drodzy, teraz widzę kolejną dobrą opcję. Znaczy jest w ogóle bardzo dużo opcji. Ja mam trzy figury w grze. On nie ma żadnej, znaczy jedną w zasadzie. Planuje tak pewnie zagrać, jakiegoś mata dać. Takie przypuszczam jest jego myślenie. H6 jest ciekawe. Skoczek odejdzie i tutaj palniemy pionka, bo jeżeli tak, to wieża E8. Można też tak zagrać i próbować tutaj uderzyć. Ale myślę, że H6 jest ruchem tutaj jak najbardziej wskazanym. Niech skoczek stąd ucieknie, dlatego że mamy już konkret. I zobaczcie, że skoczek, jak się pojawi tu albo tu, no właśnie, zobaczcie, co on robi. On chce dać mi ewidentnie mata. Tyle, że już przegrał jeszcze więcej materiału, dlatego że bije skoczkiem. Mata nie ma, broni skoczek, więc zbijam, atakuję tu. Hetman, jeżeli odejdzie, ja zbijam skoczka, on odbija tutaj, to wtedy wieża E8 i znowu wygrywam, czyli jeszcze lepiej dla nas przeciwnik zagrał. Za szybko nie da się wygrać w szachy, moi drodzy. Partii się nie da wygrać za szybko. Jest to raczej niewykonalne. Znaczy, można wtedy, no właśnie, podstawił hetmana. Można wtedy bardzo szybko przegrać, dlatego że nie można w szachach bardzo szybko wygrać, jeżeli jedna i druga strona gra poprawnie, względnie poprawnie. Nie ma takiej możliwości. Jedna ze stron musi popełnić błędy, żeby to móc wykorzystać. No dobrze, moi drodzy, na spokojnie sobie tutaj gramy. Skoczek wybił na pole D3. No i cóż, znowu jest ta sama chyba sytuacja. Przeciwnik myśli. No zobaczymy, jak długo mu to zejdzie. Kawka jak najbardziej. Dobra, słuchajcie, nie ma to jak dobra kawa i szachy, co nie? Kto lubi połączenie kawy i szachy i szachów, to przybijam piątkę i kciuka w górę daję, gdyż osoby, powiedzmy, doświadczone w ten sposób, to wiedzą, że to jest dobra rzecz. A głównie mam właśnie widzów, wy widzowie jesteście głównie w takim dobrym wieku dla mnie, bo miło mi przekazywać dla was informacje, jeżeli macie 25-45 lat i oczywiście więcej. Wiem, że cały przekrój jest widzów w każdym wieku, ale większość właśnie jest w tym przedziale, więc bardzo mi z tego powodu przyjemnie. Mam przynajmniej takie poczucie, że mówię do kulturalnej i dojrzałej widowni, co jest dla mnie bardzo miłe, tak mówiąc prostym językiem. No cóż, moi drodzy, przeciwnik zamyślił się. Znowu taka sytuacja, jak już się powtarzam. Hetman stracony i zaczęło się myślenie. Albo może przeciwnik się zdenerwował. Przepraszam najmocniej, i poszedł właśnie na kawę. Ciężko stwierdzić. Korzystając z okazji, bo to taki będzie pewnie środek filmu lub końcówka w tym momencie, moi drodzy, planuję turniej szachowy w Olsztynie, ale do tego potrzebuję chętną firmę, tudzież sponsora,
który chciałby podpisać się swoim nazwiskiem i taki turniej weekendowy zorganizować na kategorie szachowe. Będzie mi bardzo miło za kontakt do takiej osoby lub menadżera, albo w ogóle do mnie zapraszam na kontakt @szachus.pl. Na stronie szachus.pl można mnie znaleźć, kontakt tam również jest. Chętnie taki turniej z moją ekipą olsztyńską zorganizujemy, ale oczywiście w Olsztynie, gdyż stąd właśnie nadaję, więc bardzo chętnie już na Warmię bym zaprosił. Zobaczymy, czy się to uda. Bardzo bym chciał ten turniej zorganizować w listopadzie, jednakże nie wiadomo, czy dojdzie do skutku. To są tylko plany, ale jeżeli takowa osoba się pojawi, to taki turniej od razu organizuję z moją ekipą, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że ktoś tutaj do mnie zapuka przychylnym okiem, ale też będzie chciał swoją firmę zareklamować w świecie szachów. To jest jednorazowa akcja, turniej z dobrymi nagrodami, w dobrym hotelu na kategorie szachowe. Myślę, że będzie przyjemnie. Mam nadzieję, że to się ziści. Jak nie w tym roku, to może w przyszłym albo za jakiś czas. Zobaczymy, będę nad tym pracować. Moi drodzy, tym razem tutaj przeciwnik znowu poddał, pomyślał bardzo długo. No i co? Lecimy sobie z kolejną partią. Kolor czarny. Przeciwnik gra... Jaki ruch? Poproszę. Prawdopodobnie 4. No zwykle zawodnicy na tym poziomie tak reagują. No dobra. Moi drodzy, było E5, no to zagrajmy D5 tym razem, obronę skandynawską, zobaczymy jak się przeciwnik zachowa. Ok, jest posunięcie D3, zobaczcie, że ja mogę wybić, przeciwnik wybije tam i już mu deroszuje króla. Mogę tak zagrać, ja tak zagram, bo uważam, że to jest dobra decyzja jak najbardziej, chociaż te deroszowanie króla nie do końca teraz jest jakieś wybitne, dobre, znaczy ono jest dobre, ale nie jest raczej tutaj dla przeciwnika... powiedzmy w ten sposób, że nie jest to złe. Znaczy, jak nie ma hetmanów, to król nie musi mieć roszady. Więc tutaj się nic złego nie dzieje. Ale goniec B5 jest ruchem, który jest ruchem złym. Dlatego, że jak gram C6 i stępem zyskuję sobie... zyskuję ruch następny, dlatego, że goniec ruszył i celuje mi tutaj, a już mam pionkę na C6, gdzie skoczek w przyszłości i tak tutaj nie wejdzie. Z B1 na D5 i B5. Goniec na C5 z mojej strony, dlatego żeby atakować pionka. Goniec E3, czyli jak zbije, to będzie zdwojenie. Jak najbardziej z tego skorzystam. Tutaj chyba wielkiej filozofii nie ma. Tak się czasami gra białymi również i czarnymi. Skoczek F6, żeby atakować pionka. No i cóż, mamy bardzo sympatyczną pozycję. Przeciwnik zagrał skoczek F3. Za szybko, według mnie. Bo teraz tak. Zagram tu, on mi zbije, ja mam widły. I tylko tyle. Zdobywam pionka. Tylko tyle. To jest aż tyle, moi drodzy. Jeżeli przeciwnik zagra na przykład królem albo obroni się od tych widełek, no to wtedy gram spokojne F6 i mam pionka więcej. No tak się też dzieje, zobaczcie. F6 i czysty pion więcej. Ja teraz bardzo chętnie przyjmę strategię wymian figur. O, tym bardziej na C3. Kolejne pionki się zepsuły. To nie jest dobre dla białych. I teraz w tej konfiguracji, gdy jest goniec białopolowy i skoczek, znaczy bardziej chodzi mi o gońca białopolowego, a to, że nie ma gońca czarnopolowego, to ja szukam dobrego miejsca dla swojego skoczka, bo goniec to on sobie może gdzieś tam za chwilę wyjść, nie musi od razu. Znalazłem takie miejsce i jest to miejsce na C5, dlatego że będę świetnie kontrolował stąd i centrum, i trochę prawą stronę szachownicy, ale też będę świetnie bronił pola B7, jakby wieży zachciało się tutaj aktywności. Więc w tym momencie tak to wygląda. Oczywiście roszada tutaj jest dla mnie niepotrzebna, też nie mogę jej na razie zrobić, ale zastawię naprzeciwko przeciwnika pułapkę. Goniec G4 z planem E4. Zwróćcie też uwagę, że tutaj oczywiście nie można zbić. No dobra, przeciwnik gra H3, jak zagram tutaj, to pewnie G4, to wtedy zagram tak i wymienię gońce. Albo na G6 będę celował tam w pionkę C2. W sumie mogę tak zagrać. Tak, mogę tak zagrać. To jest, myślę, że ruch nawet kąśliwy, dlatego że przeciwnik może nie dostrzec tego strzału. A w tym momencie tak naprawdę mogę też tak, zdążę, mogę też król E7 i potem wieża D8. Taki jest plan, żeby wymieniać ciężkie figury. Jest pionek więcej. No, warto nabyć takiej umiejętności realizowania przewagi małej, nawet przewagi pionka.
Tak czułem, że taki ruch może być zagrany, moi drodzy. Przeciwnik nadział się na widełki. Też nie wspomniałem o tym teraz, ale ten ruch z daleka widziałem w myślach, więc no tutaj widzimy, że po prostu jest zdobycie figury. No, bicie gońcem oczywiście, nie skoczkiem, żeby tego pionka nie stracić. No i tutaj celujemy znowu w pionka i w skoczkę. No figura więcej, to już mówi samo za siebie. Ok. No i tutaj myślę, że nawet wieża D8 od razu należy zagrać, spróbować wymienić. Jak wymiana, to wymiana królem, więc tutaj będzie, myślę, że dobrze. Znaczy tutaj na pewno będzie dobrze przy figurce więcej. Sobie stoimy świetnie. W ogóle taki układ goniec i skoczek, gdzie skoczek jest narażony na promieniowanie gońca, to nigdy nie jest dobry pomysł dla właśnie białych. On prowokuje mnie do wybicia i żebym tu stracił pionka. Zagram królem E7, żeby tutaj połączyć wieżę. Skoczek broni gońca, więc nie muszę nim odchodzić. Jeżeli zwoi się wieża, no to wtedy mogę spróbować zbić. Wtedy nie będzie to miało jakiegoś znaczenia, nawet jak rozszczepię przeciwnikowi pionki. Wieża zagrała na C4. To po prostu B6. Broniąc skoczka, też już pozbywam się problemu ataku z tej strony. Właśnie w takiej strukturze, gdy są takie pionki, w każdym razie nie ma pionków z tej strony, gdzie skoczka można zaatakować, to skoczek będzie czuł się tam wyśmienicie. Oczywiście, że wymieniam, to jest sprawa naturalna i gram po prostu wieżę D8, chociaż mogę też tędy spróbować pograć. W sumie dlaczego nie? Oczywiście wieżę D8 można też, ale tutaj ta wieża będzie mogła zbierać kolejne żniwo, czyli pionka na H3 i z tej strony mogę mieć też super aktywność. W zasadzie tutaj nie mam nic więcej do dodania w tej pozycji, dlatego że jest pełna kontrola. Dokładnie, zbieram pionki, skoczek nie ma w ogóle dobrych ruchów, znaczy może ruszyć, ale ja go i tak zbiję, wymienię go po prostu. No tutaj przeciwnik podstawił wieżę, więc skorzystamy z prezentu. No ale tak jak widzicie, na tym poziomie przede wszystkim liczy się taktyka, czyli dostrzeganie zbić i dostrzeganie tego, żeby też tych zbić unikać. Moi drodzy, myślę, że na pierwszy odcinek wystarczy. Dziękuję serdecznie Wam za uwagę. Widzimy się już w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam. Cześć.